Moim i Państwa porannym gościem jest dzisiaj Magdalena Kurowska, przewodnicząca Rady Kobiet w Oporu. Dzień dobry. Dzień dobry. Kadencja Rady Kobiet dobiega końca, no ale właśnie, czy nadal będziesz z tą Radą Kobiet współpracować w kolejnej? Pewnie w jakimś stopniu, na pewno. Chociaż myślę i też o tym dużo rozmawialiśmy, że Rada Kobiet tylko w Opolu to jest zdecydowanie za mało na region, więc chciałabym poświęcić się pracy na rzecz rozwoju Rad Kobiet w regionie, więc myślę, że bardziej będę pracować na wydziale takim etapie wojewódzkim i w innych miejscowościach, ale na pewno będę wspierała jak tylko mogę Radę w Opolu. No ale właśnie, czy jest w takim razie zainteresowanie ze strony innych miejscowości czy też miast, aby takie rady powstały? Docierają do nas takie głosy, że faktycznie byłoby fajnie mieć taki organ doradczy, więc idąc za tym głosem chcemy faktycznie rozwijać tę ideę Rad Kobiet. Im więcej Rad Kobiet, tym lepiej dostarczony do tej opinii publicznej głos i perspektywa kobiet, która jest kluczowa dla tego, by wprowadzić równość w danej miejscowości. Rada Kobiet w Opolu działa od września 2022 roku i na początku waszego istnienia mówiło się o tym, że Rada ma być organem przede wszystkim konsultacyjno-doradczym. W jakich kwestiach Rada Kobiet doradzała samorządowi? Jeśli chodzi o sam samorząd, to faktycznie tą najpopularniejszą w mediach i nie tylko w przekazach była ta rekomendacja odnośnie zwiększenia liczby patronek w mieście, jeśli chodzi o ulice, place, skwery. Ostatnio też miałam przyjemność rozmawiać z grupą ukraińskojęzyczną pod pomnikiem Bronią Swego Polskiego o postaci dr Berlińskiej, więc wydaje mi się, że ta kwestia dzielnicy Opolanek, zaszczepienia tej idei, informacja o tym, że potrzebujemy więcej kobiet, które byłyby patronkami, w ten sposób też mogłybyśmy lepiej reprezentować historię, która była bogata we wspaniałe Opolanki. Gdzieś też później zainicjowała ten plebiscyt o tym, żeby plac przed dworcem PKP miał swoją patronkę, jest nią dzisiaj Kora. Gdzieś to wszystko się potoczyło swoim torem i życzyłabym sobie, żeby kolejne takie rzeczy, które gdzieś rekomendowałyśmy albo inspirowałyśmy, miały swoje później dalsze kroki. Oprócz dzielnicy Opolanek też rozmawiałyśmy, ale to już z innymi podmiotami, o urlopie menstruacyjnym. Była taka przez chwilę propozycja w ramach tej nowej dyrektywy unijnej Work-Life Balance, by faktycznie w Polsce, co by było, gdyby wprowadzić, więc zajęłyśmy stanowisko też w tym temacie. I to są te dokumenty, które gdzieś widać na biurkach, widać na skrzynkach mailowych, ale też odbyłyśmy sporo takich rozmów mniejszych, ale takich, kiedy to właśnie mieszkanki do nas przychodziły z jakimiś inicjatywami i pytały się, mam taki pomysł albo mam taki problem, gdzie powinnam pójść, z kim powinnam porozmawiać. I tutaj jest znowu ta konsultacyjna rola Rady, tak? Czyli tu warto pójść do Wydziału Oświaty i Edukacji. Tutaj warto iść na przykład do Centrum Dialogu Obywatelskiego i na przykład napisać inicjatywę lokalną. Wystawa, która dzisiaj jest dostępna pod ratuszem na rynku, prezentująca wspaniałe, silne, piękne, uśmiechnięte kobiety, to też jest taki element, kiedy Rada gdzieś z tą autorką, panią Dido, rozmawiała o tym, jak można to pokazać w przestrzeni publicznej. Co prawda końcówka kadencji, niebawem żegnamy się, ale w przygotowaniu są jeszcze kolejne rekomendacje, pracujemy nad nimi. Chociażby to, co już wcześniej podnosiliśmy, czyli plebiscyt na Opolankę Roku. Chciałbyśmy ponownie docenić wkład mieszkanek w tworzenie miasta w różnych aspektach. Planowaliśmy przygotować taki plebiscyt za naszej jeszcze kadencji, niestety, żeby to wszystko było bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone, to faktycznie trzeba jeszcze więcej czasu niż zaplanowaliśmy. A zatem zostawimy po sobie rekomendacje, jak można byłoby ten temat ugryźć, ale też na przykład kwestia ubóstwa menstruacyjnego. Nad tym się pochylałyśmy. Mieliśmy konsultację z ówczesną przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta. Powiedziała nam, jak wygląda sytuacja skrzyneczek różowych w szkołach. Długo o tym rozmawiałyśmy, napisaliśmy kolejną inicjatywę lokalną, której tym razem nie dostałyśmy. Była ona opierała się na tym, by faktycznie dziewczęta w wieku takim
nastoletnim pojawiły się w gabinetach ginekologicznych, zobaczyły, jak wygląda gabinet, zostało wszystko wytłumaczone, ale też, żeby miały takie paczki, które będą takim starterem, jeśli chodzi o w to życie już z menstruacją. Niestety ten pomysł nie doszedł do skutku, ale przygotowujemy właśnie rekomendacje do kuratorium, żeby zbadać tę sytuację, tę skalę zjawiska, gdzie jest potrzebna faktycznie pomoc. Więc mimo, że kończymy już naszą kadencję, to wciąż to opiniodawcze kwestie się u nas gdzieś pojawiają i jeszcze trwają. Powiedziałaś, że zwracały się do Was opolanki z różnymi problemami, kwestiami, potrzebami. No i właśnie jakie to były potrzeby i zagadnienia? Z czym opolanki zwracały się między innymi do Rady Kobiet? Szukały na przykład pomocy prawnej. To tutaj już kierowałyśmy w stronę naszych cyklicznych spotkań. Szukały na przykład, jak można rozwiązać jakąś kwestię typu chciałabym zorganizować jakieś wydarzenie na rzecz innych kobiet, jak się za to zabrać, do kogo się odezwać, gdzie mogę im pójść po pomoc, więc tutaj kierowałyśmy. Odzywały się do nas wolontariuszki poszczególnych organizacji pozarządowych albo nieformalnych grup, które wspierają różne ośrodki, różne grupy mieszkańców i mieszkanek z pytaniem, czy Rada chciałaby się włączyć w jakieś działania na przykład na rzecz osób z konkretnego ośrodka albo z jakiejś grupy mniejszościowej albo zagrożonej dyskryminacją. Więc było pytanie właśnie o to, gdzie pójść po pomoc konkretnie, jak Rada może wesprzeć, czy Rada może pojawić się gdzieś ze swoim matronatem, bo też czasem mi na tym zależało. Zgłaszały się też opolanki z inicjatywami po prostu, że chciałabym poprowadzić jakieś warsztaty tutaj, mam potencjał, mam zasoby, mam wiedzę, jestem otwarta na pomoc, tylko czy Rada mogłaby to i tamto. Więc nie tylko w takich potrzebach, ale też w takich inicjatywach po prostu chodziło o wsparcie. A co uważasz za największy sukces tej kadencji Rady? O nie! Miałam wybrać jedną rzecz. Jeszcze gorzej. Nie mogłabym chyba wybrać jednej rzeczy. To, z czego jestem najbardziej dumna, to mimo, że tak krótka kadencja, to gdzieś ta Rada Kobiet zapadła w pamięć, bo to jest trudne, wprowadzić nowe gremium doradcze i jakoś jej usankcjonować, a my starałyśmy się robić na wielu polach i można to robić poprzez działalność społeczną i kulturalną, w którą mam wrażenie Rada Kobiet obfitowała i dobrze nas ludzie wszyscy kojarzą z chociażby Tygodnia Kobiet, z tych później już porad prawnych, z cyklicznych wydarzeń w Bibliotece Miejskiej, z różnych tam śniadania na przykład wielkanocnych, tak? Bo też tam się pojawiłyśmy na jarmarku bożonarodzeniowym byłyśmy, także tutaj ludzie nas bardzo dobrze kojarzą. Ale też to, że gdzieś tam zapadło w pamięć niektórym jednostkom samorządu, ale też mieszkańcom, o, że jest Rada, może spytajmy o opinię, o, coś szykujemy, może faktycznie warto byłoby się poradzić, jak można byłoby to zrobić, czy to faktycznie gdzieś tam wspiera równość, to jest ważne, ale dla mnie też ważne było to, że Rada nie pracowała tylko lokalnie, ale też pracowała krajowo, bo dzięki tej szybkiemu włączeniu się w sieć Rad Kobiet było nam łatwiej przyspieszyć różne rzeczy, nad którymi pracowałyśmy, bo zdobywałyśmy wiedzę i doświadczenie od innych rad, ale też w drugą stronę informowałyśmy, jak wygląda sytuacja w Opolu i w Opolskim na podstawie tych wszystkich głosów, które gdzieś tam do nas docierały. Więc to, że Rada gdzieś się pojawiła w świadomości, to jest duży sukces. To, że była bardzo aktywna, to jest już kolejna część składowa sukcesu, ale też to, że Rada nie zamknęła się tylko tutaj lokalnie, ale też działała krajowo, to też jest ta część składowa sukcesu. Powiedziałabym, że nawet też międzynarodowo, bo przecież byłyście w Brukseli, spotkanie z Janiną Ochojską. No właśnie, co dla Was znaczyły te spotkania? Czy to były jakieś podpowiedzi, to były jakieś rekomendacje, inspirowanie się, może przekazywanie jakichś problemów? To plus wspólne akcje. Nie wiem, czy Państwo pamiętają tą akcję, kiedy Rada Kobiet pojawiła się na City Lightach miejskich albo gdzieś w mediach społecznościowych i w mediach o tym, że w ogóle taka rada istnieje, jakie wartości nam przyświecają. To była ogólnopolska kampania. Wszystkie rady, które miały ku temu sposobność i zasoby, faktycznie szły w to, żeby albo o sobie przypomnieć, bo są rady, które działają od 2010 roku, najstarsza to jest wrocławska, albo właśnie tak jak my powiedzieć,
jesteśmy do Waszej dyspozycji, mamy coś do zaoferowania i chcemy sprawić, żeby Opole było równościowe, więc bardziej równościowe, więc faktycznie ta kampania to był przykład tego, jak współpracują rady. Ale ostatnie forum rad kobiet w Piasecznie, z którego też niedawno wróciłyśmy, no to faktycznie wymiana informacji, tak? Jak mogłyby rady sprawnie działać. Też taki ciekawy pomysł, co będzie za parę lat, bo teraz rozmawiamy, jako my wszystkie rady, o tym, że rady kobiet powinny być traktowane na tym samym poziomie, co rady młodzieżowe i senioralne. One są zagwarantowane ustawą, a to oznacza, że no jest obowiązek, żeby zostały one powołane, ale to też wiąże się z finansowaniem, tak, tych działań poszczególnej rady, więc pomijając tą kwestię tego, żeby ustawowo Rada Kobiet była zagwarantowana, rozmawialiśmy o tym, że hej, a co by było, gdyby na przykład wszelkie uchwały, zanim zostaną przegłosowane przez Radę Miasta, przeszły przez Radę Kobiet i dostały swoją opinię, to wtedy może by faktycznie zwrócono uwagę, że to jest rozwiązanie super, ale warto coś, jakiś tam element podkręcić, albo zastanówmy się jeszcze raz nad tym rozwiązaniem, może trzeba zupełnie inaczej do tego tematu podejść. A co gdyby Rada Kobiet miała inicjatywę uchwałodawczą? To już w ogóle ciekawa propozycja, ale faktycznie dzisiaj rozmawiamy o tym na takich właśnie spotkaniach, na takich forach, gdzieś za granicą też, o przyszłości Rad Kobiet. Jak sprawić, żeby one były tym narzędziem, żeby faktycznie równość w samorządzie nastała. Opole otrzymało wyróżnienie w plebiscycie po jej stronie samorząd przyjazny kobietom. Co to znaczy w praktyce? To chyba możemy uznać, że jest to potwierdzenie słuszności powoływania Rad Kobiet. Taką mam nadzieję, bo faktycznie ten element, że Rada Kobiet istnieje i jest aktywna, był też pozytywnie oceniany przez organizatorów i organizatorki tego plebiscytu, ale faktycznie to też wiele innych inicjatyw, w których miasto się podejmuje na rzecz tego, żeby faktycznie było równiej, przyjaźniej. Podejrzewam, bo nie znam też dokładnie szczegółów tych i kryteriów tego plebiscytu, mam nadzieję, że niebawem wszyscy będziemy się wspólnie tym chwalić sukcesem, ale faktycznie, że są jakieś jeszcze inne dostępne narzędzia, które na przykład pomagają mieszkankom, mieszkańcom, chociażby darmowe porady prawne. W niektórych miastach pojawiają się na przykład dostępne całodobowo gabinety ginekologiczne bez klauzuli sumienia, czyli można pójść w bardzo awaryjnych sytuacjach albo w trudnych gdzieś tam momentach o każdej porze dnia i nocy i faktycznie taki gabinet obsłuży pacjentkę. W Opolu, o ile wiem, takiego jeszcze nie ma. Być może to jest kwestia, którą można byłoby zrobić w przyszłości. Myślę, że tak mówiąc, no, z przymrużeniem oka i troszkę stereotypowo udowodniłyście, że taka duża liczba kobiet jest w stanie się ze sobą doskonale porozumieć. Lepiej nawet. Powiem tak, bo to też jest zagwozdka, a jak się okazało, 18 to nie jest dużo. Niedawno, jeśli się nie mylę, w Łomży została powołana Rada Kobiet, która liczy 77 członkiń. I wtedy jak usłyszeliśmy to, pomyślałyśmy, to jest duża grupa do zachowania. No, oczywiście pozdrawiamy Łomżę, bardzo ciepły, trzymamy kciuki za tę radę. Myślę, że miałyśmy dobry pomysł na pracę wewnętrzną, tak? Że te pierwsze miesiące poświęciliśmy nie tylko na tworzeniu regulaminów i różnych zasad, które nas obowiązują, ale też to, że podzieliliśmy się na zasoby, na zespoły robocze i te zespoły robocze pochylały się nad różnymi kwestiami i w ten sposób było nam łatwiej zarządzać. Miałyśmy też listę prawie 100 pomysłów, co chciałbyśmy zrobić w Opolu. Zrobiliśmy jakiś procent tego wszystkiego, więc mam nadzieję, że druga kadencja Rady Kobiet będzie chętnie też tam zaglądała, ale oczywiście liczę, że będą miały też własne pomysły, inicjatywy. Ale tak, faktycznie, i to wielokrotnie podkreślałam, obdarzono mnie wspaniałą radą, mówię nie, no bo jestem przewodniczącą, ale zostałam wybrana z tego grona, że obdarzono mnie fantastycznymi osobowościami, z ogromnym zapleczem i doświadczeniem. Liczę, że po prostu druga kadencja Rady Kobiet będzie obfitowała w równie twórcze, wrażliwe, czułe, mądre kobiety, które się pojawią i będą doradzać mądrze, cierpliwie wszystkim osobom. I faktycznie nie tylko na tym poziomie społeczno-kulturalnym Rada się będzie rozwijała, ale też na tym legislacyjnym, miastotwórczym, decyzyjnym. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę. Moim Państwa gościem była Magdalena Bagnale-Dankurowska, przewodnicząca Rady Kobiet w Opolu. Dziękuję.